wiem, że jesteśmy nastawieni na słuchanie Twojego słowa. Dziękujemy, że Twoje słowo ono buduje nas, kształtuje i daje nam świadectwo o prawdzie. Dziękujemy Tobie, Święty Duchu, że mówisz do nas i my Ciebie słyszymy. Przyjmujemy Twoje słowa dzisiaj i wydamy z nich stukrotny plon, Ojcze. Amen. Więc tak, na tych pierwszych teraz, tych pierwszych sesjach zrobimy sobie, tak jak ostatnio, szkołę, fundamentalną szkołę, która ma za zadanie, może otworzę tu okno, tu. O nie, no. Mam ciepło. Tak, ciepło, jak mam? Dobra, ciepło. Może otworzyć. Więc szkołę fundamentalną, która ma na celu silne ugruntowanie każdego duchowego z Bożego Ducha człowieka w prawie Bożych. I rzeczywiście jest tak, że człowiek jest ugruntowany w prawdzie Bożej, to w tej szeroko pojętej prawdzie Bożej, to tak naprawdę jego życie ma podstawę do tego, żeby ono się nie chwiało. Każdy marzy o niezachwianym życiu. Natomiast, żeby życie było niezachwiane, ono musi mieć podstawy, silne podstawy. Tak jak ostatnio zaczęliśmy od listu do Hebrajczyków, tak dzisiaj też będziemy jakby przyglądać się tym rzeczom. Kolejnym elementem z tego listu do Hebrajczyków 6.2 jest nauka o zmartwychwstaniu. Nauka o tym, że życiu chrześcijanina przypisane jest zmartwychwstanie. I że życie chrześcijanina krąży wokół zmartwychwstania. Nauka o powstaniu zmartwych. Powstanie to jest takie słowo anastazis. A z umarłych to jest słowo nekros. Tak naprawdę jest to powstanie, inaczej w zasadzie obudzenie się ze snu, z martwego snu. I to jest w ogóle ciekawa rzecz, bo chrześcijaństwo jako w zasadzie jedyna forma wyznania, ona nie twierdzi, że śmierć jest taka oczywista. Wszystkie wyznania poza tym, jak jest, one uznają rzeczywistość śmierci. Wiele z tych wyznań, religii, tak to powiem, twierdzi, że jest życie po śmierci. Zresztą taki jest cel jakby wierzenia tych ludzi, że będzie lepiej gdzieś tam kiedyś. Rzadko która jakaś religia mówi o tym, że to się kończy wszystko i że tam robaki się tam zeżrą i koniec. Większość mówi, że jest coś później, ale i tam jakby różne jakby rozpościerają na ten temat idee, baśnie, legendy i tak dalej. Natomiast chrześcijaństwo, ono jest jakby jedyną formą wyznania, która nie podchodzi zbyt poważnie do śmierci. Ta śmierć jest tutaj taka nieoczywista. Dlatego to sformułowanie powstanie z umarłych to jest zbudzenie się ze snu śmierci. I to wydaje się, to brzmi metaforycznie, a i zresztą tak często mogę się słyszeć, że ktoś tam zasnął, zostanie wzbudzony i tak dalej. Natomiast to rzeczywiście tak jest, że Bóg nie podchodzi do śmierci tak poważnie, jak my byśmy myśleli. Krótko powiedziawszy, śmierć nie jest końcem. Ona w ogóle nie jest końcem. Ja wam chcę dzisiaj przeczytać kilka fragmentów z Pisma Świętego, żebyście zobaczyli, że ci ludzie, którzy tworzyli to pismo, oni też tak wierzyli. Pierwszy jest do Koryntian 15:19. Pierwszy jest do Koryntian 15:19. Czy pierwszy nie?
Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. W ogóle Paweł mówi, że to życie, ono jest pewnego rodzaju częścią wszystkiego. On mówi, jeśli tylko w tej części pokładasz nadzieję, jeśli tylko o tej części myślisz, jeśli tylko tą częścią żyjesz, to Paweł mówi, jesteś pożałowania godzien. Czyli jesteś człowiekiem tak naprawdę, nad którym się trzeba zlitować, bo będziesz człowiekiem, który nie rozumie całokształtu Bożego w ogóle zamysłu. Rzymian 10:9 mówi tak. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Zobaczcie, w centrum chrześcijaństwa stoi zmartwychwstanie i panowanie. W centrum chrześcijaństwa nie stoi, tak jak wielu ludzi mówi, śmierć Jezusa na krzyżu. To nie jest centrum. To nie jest ten główny punkt odniesienia chrześcijaństwa. Jezus umarł za nasze grzechy, ale to było po coś. On nie umarł, żeby celem było wyznanie grzechu. On umarł, aby celem było to, aby w ogóle przejść nad śmiercią wielkim krokiem. Ja w ogóle uważam osobiście, że jeżeli chrześcijanin nie załapie tego, że śmierć to nie jest problem, to on się nie rozwinie prawidłowo na tej ziemi. Śmierć zawsze dla niego będzie czymś, co albo on spycha, albo po prostu jest jakimś takim odległym punktem końca, że będzie zdążał do śmierci. Ale jeżeli człowiek wierzący załapie, że śmierć nie jest końcem, to on nie będzie żył z myślą, że coś się skończy. Wyeliminowanie lęku przed śmiercią powoduje, że wszystkie inne lęki zaczynają tracić siłę. No i wielu ludzi mówi oczywiście, no nie boję się śmierci. No możesz tak mówić. Pytanie, czy rzeczywiście ty żyjesz w ten sposób, że śmierć dla ciebie nie jest problemem. Że ona nie jest problemem naprawdę. A więc nie starasz się ominąć tej śmierci. Nie uciekasz przed tą śmiercią. Pamiętam, jak kiedyś mieliśmy wypadek samochodowy, jechaliśmy z jednej usługi ze Śląska i mieliśmy wypadek samochodowy i kiedy toczyliśmy się samochodem 11 metrów, ten samochód się przewracał z kół na dach i tak dalej. Było nas trzech. I pamiętam, że to, co ja mówiłem wtedy, to brzmiało mniej więcej tak. Diable, nie posiadasz władzy nad Bożym Kościołem. Ja byłem tak pewny tego, że śmierć to nie jest coś, czego trzeba się bać. To nie jest coś, z czym trzeba się w ogóle liczyć. W ogóle to jest, historia jest dość ciekawa, trochę zabawna może, bo wracaliśmy wtedy z tej usługi i wieźliśmy ze sobą zwierzęta. Wieźliśmy te zwierzęta dlatego, że usługiwaliśmy w kościele zielonoświątkowym, gdzie pastor miał żonę, a żona była rozkochana w zwierzętach. Miała konie, miała koty, miała psy, miała świnie, miała różne rzeczy. To po prostu było potężne menażerie. I kierowca, który z nami był, to był taki bardzo kontaktowy chłopak. I on z nią chodził, ona pokazywała to całe gospodarstwo, ona się tym chwaliła, szczyciła i tak dalej. I oni weszli do chlewa. I w chlewie były świnie. To nie były normalne świnie, takie zwykłe, polskie, wiecie, typu landrasy 150 kg, tylko to były małe, ozdobne świnki, to się nazywała wietnamska świnia kryta dzikiem. To było takie małe, coś fajne, z ryjem, takim wbitym do środka, takie wiecie. I on powiedział w ogóle coś, czego usługujący nie powinni mówić. W ogóle mądry usługujący, który usługuje w ogóle, nigdy nie powinien mówić, że coś mu się gdzieś podoba. Bo zazwyczaj jest tak, że to dostanie. Jak powiesz, masz piękny łańcuszek, to bardzo często ktoś zdejmie ten łańcuszek i ci go odda. I
I mieliśmy masę takich rzeczy w życiu. My się nauczyliśmy z Agatą w ogóle nie mówić w ten sposób. A on powiedział, on tego nie wiedział. I on powiedział, mówi, jakie piękne masz te świnki. I ona mówi, jedną ci dam. Jak on do mnie przyszedł i powiedział, Artur, dostałem świnię, ja bym powiedział, że z nią sam wracam, mówię, z tą świnią. Ale rzeczywiście wracaliśmy z tą świnią, w tym samochodzie, który miał wypadek. Ta świnia była w kartonie, była w bagażniku, ona darła ryj przez cały czas, jak jechała tym samochodem. A to, co ona robiła podczas tego wypadku, to jest nieporozumienie. Świnia nie była przypięta pasami, więc latała, rozumiecie, o co chodzi? Tak, ziemia, tak, ziemia. Oprócz tego ludzie ci mieli węże w domu. Przynajmniej trzy, które ja widziałem. Ona w ogóle była bardzo po prostu szalona kobieta. Ona miała na przykład te węże, miała tego małego węża. A wiecie, wąż jest zimnokrwisty i on w ogóle się dotyka człowieka, to on w ogóle zasypia, bo jemu jest dobrze. Bo my jesteśmy ciepli, on jest zimny. I ona tego węża miała na szyi, on sobie spał jej na szyi ten wąż. Taki nieduży taki wężyk kolorowy. I ona zapomniała, że tego węża ma na szyi i poszła z nim do Biedronki. Słuchajcie. A to wyglądało jak apaszka. Wisiała jej na szyi. Tylko ta apaszka w pewnym momencie łeb podniosła. Z tyłu stała baba, wywaliła się, przeczytała. Jak zobaczyła, wiecie, o co chodzi, że ta apaszka stanęła w ogóle przed kasą w Biedronce. No i te węże musiały coś jeść. No i te węże jadły szczury. No i oni mieli też szczury, które hodowali na jedzenie dla tych węży. No więc ten mój kolega, rozgarnięty jak kupa siana, nie dosyć, że już tą świnię miał w swoim posiadaniu, to się chciał zlitować nad kilkoma szczurami, powiedział, że te szczury będą w ogóle zjadane przez te węże i mówi, słuchaj, to byś jeszcze mi dała ze dwa szczury, to bym je uratował im życie. Taki chrześcijański filantrop. I on wziął te szczury i z nami wracały w ogóle jeszcze te dwa szczury w szklanym pojemniku. Słuchajcie, takim dużym. I ta świnia. I ten wypadek jest. Rozumiecie? Nami rzuca samochód, wiecie, szyby wylatują, w ogóle dramat i tak dalej. Ale jaki jest skutek? Skutek jest taki, że w ogóle nam nic nie jest po tym wypadku. W ogóle tym zwierzętom nic nie jest. Jak policja potem przyjechała, zobaczyła zdruzgotany samochód, nas stało w ogóle trzech, koło nas świnia w ogóle, która cały czas drzeli, a obok swoich ze szczurami. Wiecie, o co chodzi? Ta policja przyjechała i mówi, kto tu miał wypadek? Ja mówię, my. A on mówi, pan, ja żartuję. Ja mówię, nie. A wy jesteście w takim stanie? Ja mówię, no w takim stanie jesteśmy. A to jest wasz samochód. Samochód zmiażdżony w ogóle. I teraz, na czym rzecz polega? Dlaczego tak? Czemu tak? Dlatego, że w nas nie istniała przestrzeń lęku przed śmiercią. Śmierć dla nas w ogóle nie funkcjonowała jako coś, co posiada jakąkolwiek władzę. I wbrew wszystkiemu, ten rodzaj myślenia powoduje, że w życiu człowieka jakby diabeł nie bardzo się ma na czym zahaczyć. Oczywiście my fizycznie umrzemy wszyscy. To jest ewidentne. Kiedyś tam umrzemy wszyscy sobie, chyba że Jezus wróci wcześniej, Kościół będzie porwany, więc to jest rzecz oczywista. Natomiast to, że my umrzemy fizycznie, to nie oznacza, że my na tej ziemi musimy zafunkcjonować inaczej niż tak, jak mówi prawda Boża, czyli że w centrum naszego życia jest zmartwychwstanie. I w jaki sposób to się przekłada na myślenie? To nie jest ważne, czy umrę. Ponieważ na pewno wstanę z martwych. Po drugie, to, że umrę, czyli moje oczy tutaj się zamkną, moje fizyczne ciało przestanie funkcjonować, to nie jest wprost proporcjonalne z rzeczywistą śmiercią mojego i mojej całej osoby. Bo kiedy ja umieram tutaj, czyli ja jako człowiek i jest wypisany akt zgonu, to jedynie moje ciało jest uznane za martwe. I to dla tego świata wystarczy. Martwe ciało, to dla tego świata jest martwy człowiek. Ale to jest 1/3 człowieka. Bo jest jeszcze psychika człowieka, jest jeszcze duch człowieka. Już dzisiaj nawet psychiatria to uznaje, że oprócz psychiki jest duch. A więc tak naprawdę 2/3 człowieka, czyli cała jego osobowość,
cały realny człowiek, który oddał życie Jezusowi, idzie do nieba, tak zwanego nieba, jakkolwiek sobie to będziemy wyobrażali, i w tym momencie on dalej co żyje. A dalej będę wam mówił, jak ta historia będzie, jak ona będzie miała konsekwencje dalej. Natomiast rzeczywiście jest tak, że ta śmierć, ona nie jest problemem. Stąd Paweł mógł takie teksty rzucać, dla których to wiele, dla wielu ludzi to się wydaje sloganem, że śmierć to jest, nie jest dla mnie kłopot. Paweł mówi, nie wiem, co mam wybrać, mówi. Bo bym śmierć wybrał, ale że z wami chcę być, to wybieram nie śmierć. Wiecie, on jakby chciał się stąd zabrać. Jak się czyta Pawła, to taki, ten Paweł nie był przywiązany do tego życia. On był taki w ogóle dziwny. Niby tutaj w ogóle służył w królestwie, rozwijał wszystko, budował kościoły, a jednocześnie miał takie olewcze podejście do życia. A, to śmierć. To się wydaje w chrześcijaństwie normalne, no tak każdy ma, no nie ma tak każdy. No większość ludzi tak nie ma, okazuje się, dlatego te nauczania. Większość ludzi boi się śmierci. A kiedy jest lęk przed śmiercią, nawet podświadomy, to my ściągamy do swojego życia demoniczne siły, czy chcemy, czy nie chcemy. Czyli różnego rodzaju duchy, które bazują na pomniejszych lękach. Bo ten lęk przed śmiercią to jest główny lęk człowieka. Człowiek na wszystko znalazł receptę, ale nie na śmierć. Na wszystko jest recepta, a na śmierć nie ma recepty. Dlatego ludzie boją się czegoś, na co nie ma recepty. Ludzie się boją czegoś, co jest nieodwołalne. Zobaczcie, co zrobiła pandemia. Saraczka, umierają, wszyscy umierają, wszyscy umierają. Zawsze ludzie umierali. Tylko nikt tego nie odnotował. Zawsze ludzie umierali. No, tyle samo ludzi umiera, co umierało. No proste jak drut. Rozumiecie? Dzisiaj jakiś czas temu rozmawiałem z takim taksówkarzem, on mówi, a u par zna kogoś tam na koronawirusa się rozchorował? Ja mówię, nie znam. Nie znam, proszę pana. Ja nie mam takiego precedensu. Nikt z moich znajomych się nie rozchorował na żadnego koronawirusa. Nikt nie miał problemów, nikt nie umarł. Rozumiecie? Może na grypę się jacyś ludzie rozchorowali, jak co roku się rozchorowują na grypę. Rozumiecie? Rozmawiam z nim dalej. Mówi, jak pan myśli, bo mówi ten taksówkarz, zbadałem taką rzecz, że, bo on mniej więcej w moim wieku, tam około 50 facet. Dlaczego tak jest, że mówi, te nasze pokolenie, mniej jest zachorowań w tym naszym pokoleniu niż na przykład w młodszym pokoleniu. Ja mówię, wie pan, dlatego, że te nasze pokolenie mniej się bało śmierci, bo ono się w ogóle mniej bało. Rozumiesz? Mniej się bało śmierci. Dlatego nie zostało zahaczone tym zjawiskiem. I tak jest w każdej dziedzinie życia. W ogóle jak człowiek nie ma w sobie lęku przed śmiercią, to ten człowiek, temu człowiekowi masa rzeczy w życiu się nie przydarzy negatywnych. Bo ten człowiek nie widzi końca. Rozumiecie? On nie ma takiego końca, takiej końcówki, że o, przeżywam to życie, tam ono się kończy i finito. Nie. Więc my jako chrześcijanie winniśmy przodować w myśleniu, że śmierć nie jest końcem. I teraz tak, chcę mówić dalej na temat naszego zmartwychwstania. Bo to, że my wiemy, że śmierć nie jest końcem, to jest jeszcze za mało. My musimy rozumieć, że my wstaniemy z martwych. Żeby skały zrały, to wstaniemy z martwych. Rozumiecie? Na to nie ma w ogóle zahaczenia. I to jest niesamowite. Bo diabeł przychodzi i mówi do twojego życia tak. Ty już masz pojechane po całości. W ogóle to życie, które masz tutaj na ziemi, jest dla ciebie, jest w ogóle bagnem, a potem umrzesz i koniec. I teraz, jak się rozmawia z nim? Chwileczkę. Po pierwsze, to nie koniec. A po drugie, to co tutaj jest na ziemi, to jest dopiero rozbiegówka diable. Ja się dopiero rozpędzę. Potem wstanę z martwych. W ogóle jak się zaczyna mówić do diabła, że się wstanie z martwych, to
zupełnie inna relacja zaczyna być między tobą a diabłem. Rozumiecie? Jak wiecie, tłumaczymy Pismo Święte. Przetłumaczyliśmy dwa listy, są do kupienia, tutaj macie, leżą. Hejt się wylał taki na naszą służbę, jak jeszcze nigdy się nie wylał. Mówi, dobrze, świat religijny w ogóle dzierży do tej pory różne rzeczy, które zrobiliśmy. Ale nie to, że tłumaczymy na nowo Pismo Święte. To jest nie do przyjęcia. Jakby, bo wiecie, co zrobiliśmy? Zabraliśmy im w ogóle podstawę bezpieczeństwa, którą mieli. Udowadniamy, że to, co mieli do tej pory, jest nieodpowiednie. Jest wielki problem. I problem globalny. Nie wiem, jak to się dalej rozciągnie, do czego to dojdzie, ale generalnie, oczywiście, początek hejtu był taki. Jakie macie kompetencje? Dzwonili i pytali, ja mówię, no mam większe kompetencje, mówię, niż na przykład Piotr, który to pisał. Mam lepsze wykształcenie niż ja. Milczenie. Ale to jest jeszcze drobiazg. Największy problem jest w tym, że ja twierdzę, że mam objawienie, kiedy tłumaczyłem to pismo, że miałem objawienie, co myślał, pisząc te listy, Paweł. Że byłem w łączności duchowej z Pawłem. To w ogóle było dla ludzi nie do przyjęcia. Wiecie, co napisali? Psychiatry ceroński. Ty mówi, teraz przegołeś zupełnie. A co się takiego powiedziałem? Ja nie zrobiłem nic więcej, jak tylko zakomunikowałem, że śmierć nie jest końcem. Nie zrobiłem niczego, co powiedział Paweł, siedząc sobie w więzieniu i mówiąc nieobecny ciałem, obecny duchem. Nie powiedziałem niczego, czego do tej pory nie powiedział Bóg. Ja po prostu powiedziałem, że w praktyce jestem w stanie w Duchu Świętym pokonać barierę czasu i barierę śmierci fizycznej. I ktoś powie, koniec. A ja mówię, przecież to jest centrum chrześcijaństwa. Mówimy o centrum chrześcijaństwa. Wiecie, dlaczego wam to mówię? Bo masa chrześcijan nie bierze poważnie zmartwychwstania i nie bierze poważnie faktu, że śmierć nie jest końcem. Oni teoretycznie to wszystko wiedzą. Teoretycznie. Dlatego są dojeżdżani na ziemi. Dlatego diabeł wie, że oni nie są w stanie się obronić. Zmartwychwstanie rozpoczęło się. Ewangelia Marka 16:29 pokazuje nam pierwszy element zmartwychwstania. 16 rozdział od 2 do 9. A gdy minął szabat, Maria Magdalena i Maria Jakubowa i Salome nakupiły wolności, aby pójść i namaścić go. Ja tak czasami będę wam pokazywał, takie dygresje będę pokazywał właśnie. Maria Magdalena, ochrzcili ją Magdalena. W życiu ta kobieta nie miała na imię Magdalena, tylko pochodziła z miejscowości, która się nazywa Magdalia. W ogóle jest w ogóle takie teksty, mówię, Maria Magdalena, w ogóle wiesz co chodzi. To jest Maria z Magdalii, tak jakby było Maria ze Starachowic, wiesz. No ale już pomijając, Maria Magdalena i Maria Jakubowa i Salome zakupiły wolności, aby pójść i namaścić go. I bardzo rano, skoro wzeszło słońce pierwszego dnia tygodnia, przyszły do grobu i mówiły do siebie, któż nam odwali kamień od drzwi grobu. Jakby spojrzały, zauważyły, że kamień był odwalony, był bowiem bardzo wielki. A gdy weszły do grobu, ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, odzianego w białą szatę i zdumiały się bardzo. On zajrzał do nich, nie trwóżcie się, Jezusa szukacie nazareńskiego ukrzyżowanego? Wstał z martwych. Nie ma go tu, oto miejsce, gdzie go złożono. Ale idźcie i powiedzcie uczniom jego i Piotrowi, że was poprzedza do Galilei. Tam ujrzycie, jak wam powiedział. I wyszedłszy,
uciekł od grobu, ogarnął ich bowiem lęk i zdumiały się i nic nikomu nie mówił, bo się bały. I powstawszy z martwych wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wypędził 7 demonów i tak dalej, i tak dalej. Co on zrobił? Powstał z martwych. Jezus fizycznie wstał z martwych. To nie jest bajka. To jest w ogóle rękojmia naszej wiary. Budda nie wstał z martwych. Mahomet nie wstał z martwych, Konfucjusz nie wstał z martwych. Rozumiecie, o co chodzi? Nikt nie wstał z martwych. Jezus wstał z martwych. To jest cholerny ból dla diabła. My wierzymy w kogoś, kto wstał z martwych w ciele. My w takiego kogoś wierzymy. Wiecie, kiedy kilka lat temu byłem wtedy przewodniczącym Rady Rodziców w szkole mojego syna, odebrałem telefon od pani dyrektor, która powiedziała: Panie Arturze, proszę szybciutko przyjechać, pana syn zasłabł. Przyjechałem do niego do szkoły, do liceum i zastałem wielki harmider na korytarzu i w łazience. Kiedy tam się przedarłem, zobaczyłem mojego syna, który leży na ziemi. I usłyszałem krzyk pani dyrektor: Panie Arturze, już jedzie pogotowie. Zbadałem mu tętno i nie miał tętna. Nie oddychał. Nie biło mu serce. Mój syn umarł. Był uczulony na morfinę, nie wiedział o tym. I kolega przyniósł dopalacze, które były na bazie syntetycznej morfiny. I Wiktor zapalił, stanęło mu serce i zszedł. Ale ja wiedziałem, że śmierć nie jest końcem. I kiedy oni panikowali, mówili, że już jedzie pogotowie, ja zacząłem głośno krzyczeć i mówiłem: wróć w imieniu Jezusa, diable związuje cię, odejdź od mojego syna, wąt duchu śmierci. I mój syn wstał, zżygał się żółcią, a oni wszyscy uciekli. Ja mówię: teraz mam pogotowie, po co przyjechać. Kiedy byliśmy z synem w szpitalu, Wiktor powiedział tak: tato, widziałem cię, jak wchodziłeś przez drzwi, widziałem cię, jak przebijałeś się przez tych ludzi. Ja mówię: Wiktor, nie mogłeś mnie widzieć. A on mówi: widziałem cię, bo ja już byłem poza ciałem. I do połowy wchodziłem, mówi, w podłogę. Zaznaczam, nienawrócony człowiek jeszcze. I mówi: tato, gdzie szedłem? Ja mówię: do piekła szedłeś, Wiktorek. I on mówi do mnie: tato, kiedy nakazałeś, abym wrócił, to zacząłem wychodzić z podłogi i wszedłem w swoje ciało. To jest zeznanie mojego syna. Dlaczego taka historia? Dlatego, że śmierć nie jest końcem. Tak jak mówi obiegowa opinia. Rozumiecie? Śmierć to nie koniec. Chrześcijanie musi wybić to sobie z głowy, że to koniec. Czy to oznacza, że wszystkich wskrzesimy z martwych? To jest to nie oznacza w ogóle. To jest temat rzeka i o tym nie będę dzisiaj mówił, bo to jest to spotkanie. Ale śmierć nie jest końcem. Wiktor dzisiaj jeździ sobie tirem, żyje, jest szczęśliwy. I o ironię jeszcze życie Jezusowi nie oddał. I to jest przedziwne też w ogóle w życiu człowieka. Człowiek jest przedziwną konstrukcją. Oczywiście jego życie się zmieniło diametralnie. Absolutnie się zmieniło jego życie. Ale nie jest jeszcze narodzony z Bożego Ducha człowiekiem. Ale ta sytuacja wywarła wstrząs. Dotknięcie śmierci zawsze wywołuje wstrząs. U każdego. Bo śmierć jest silna. Ona jest czymś, co jest chyba najsilniejszą jakby
formą energii na świecie. I jednak nie jest końcem. Jakie mamy dowody? Chrystus wstał z martwych w ciele. W ogóle cały temat ze zmartwychwstaniem Chrystusa jest tak kontrowersyjny, że się w głowie nie mieści. Według wszelkich badań socjologicznych fakt, że ci ludzie nie rozpierzchli się po jego śmierci, jest absolutnie wystarczającym dowodem społecznym, że on wstał z martwych. Ja już pomijam inne rzeczy, ale tylko takie, bo normalnie żadna grupa społeczna nie jest w stanie zafunkcjonować w taki sposób jak oni po śmierci swojego lidera. Grupa społeczna po śmierci lidera słabnie i rozpada się, chyba że drugi lider się pojawia. A tutaj nie pojawia się drugi lider, a grupa nie tylko się nie rozpada, ale się wzmacnia. I to było w ogóle niezrozumiałe, nie do pory jest niezrozumiałe dla żadnego niewierzącego socjologa. Jak to jest możliwe? A bo wstał z martwych. I oni chodzili, mówili, on wstał z martwych, widzieliśmy go. I co powiesz ludziom, którzy mówią, że widzieli go, jak wstał po śmierci? I co takie ludzie mówią? Był kiedyś taki ksiądz katolicki, nawrócony człowiek w Polsce. Był poetą. Działał, żył sobie za czasów komuny. Był w ogóle bardzo człowiekiem światłym i bardzo wpływowym. Kiedyś go wzięło na przesłuchanie SB w latach 70. I ten oficer mówi, proszę księdza, obydwa jesteśmy ludźmi inteligentnymi, cywilizowanymi. No tak między nami, no Boga nie ma. Prawda? To bez przesady. A ksiądz, ten ksiądz mówi, nie no jest, no widziałem go rano. Rozumiecie, o co chodzi? To mówił człowiek po studiach, z bardzo wysokim prestiżem społecznym. Nie no jest, mówi panie oficerze, nie jest, no rano go widziałem. I co masz powiedzieć takiemu człowiekowi? On go widział rano. On widział go. Co mogłeś powiedzieć tym ludziom, jak oni mówią, jak go widzieliśmy? Wstał z martwych. Dlaczego ci ludzie, ci pierwsi chrześcijanie byli w stanie oddać życie, rozumiecie, wchodzili na areny, gdzie puszczano lwy, te lwy ich rozczarowały, a oni się nie wyrzekali Jezusa. Dlaczego? Dlaczego? Bo oni byli pewni, że wstał z martwych, że śmierć nie jest końcem. Mówi, jak nasz guru wstał z martwych, tak? No to śmierć ma przesrane. Rozumiesz? Bo już ktoś wstał z martwych. Bo to jest nie do jeśli jeden wstał z martwych, to może każdy wstać z martwych. I on w ogóle fajną rzecz mówi Jezus w pewnym momencie. Jeśli uwierzycie we mnie, tak? Będziecie w zmartwych zbudzeni. Będziecie żyli wiecznie. Śmierć was nie dotknie. To jest obietnica chrześcijaństwa. Ja się nie nawróciłem do Boga, żeby mieć lepsze życie. Ja się nie nawróciłem, żeby nie chlać, nie ćpać, żeby w ogóle... Ja się nie nawróciłem z takich powodów. Ja się nawróciłem z jednego powodu, żeby ominąć śmierć. Ja 20 lat temu przyszedłem do Boga i kiedy ja się z Nim spotkałem, to ja wiedziałem, że śmierć na pewno już nade mną nie zapanuje. Jestem w świetnej sytuacji. Od tego momentu rozpoczął się proces wyrzucania lęku z mojego życia. Ja dzisiaj się nie boję. Ale początek tego niebania się był umocowany w tym, że ja uwierzyłem w zmartwychwstanie Jezusa. Ale to było za mało. Ja uwierzyłem też, że ja tak samo wstanę z martwych jak On. Tak samo. Ewangelia Jana 6,40. A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym.
wola Ojca. Aby każdy, kto wierzy w zmartwychwstałego Jezusa, miał życie wieczne, jest obietnica, a ja go wskrzeszę. Czyli to nie tylko będzie te życie tego duszka takiego, jak to się wydaje, od razu duszek jest jakiś tam, ten duszek sobie gdzieś tam pomyka, w jakiejś w ogóle osmozie to się wszystko dzieje, rozumiesz, o co chodzi? Nie, to jest, a ja go wskrzeszę. Słowo wskrzesić oznacza przywrócić do pełni życia. Nie tylko na poziomie ducha, ale ducha, psychiki i co? Ciała. Ciała. To jest fenomen. Chrześcijaństwo, ono się nie opiera na tym, że wiecie, że tam umieramy, tam się poruszamy w ogóle w jakichś potem, wiecie, dziwnych jakichś klimatach, nie? Tylko, że my będziemy mieli normalne ciała. Ciała. Oczywiście, kiedy zaczęto do tego trochę dochodzić na jakichś takich etapach historii, to zaczęto mówić, no tak, no to teraz trzeba godnie chować ciała, bo ciało musi być godne, bo ono będzie zmartwychwstane. Nie, no to ciało nie będzie zmartwychwstane. To akurat może iść do piachu, które mamy, słuchajcie, i można z nim pojechać, ale ci choć wyniosę. Ono nie będzie nam do niczego potrzebne, przyjaciele. Śmiało, nie trzeba specjalnie z tym ciałem się szczypać. Bo dostaniemy potem jakie ciała nowe, ja o tym będę za chwileczkę mówił. Ale generalnie jest obietnica, będziemy zmartwychwzbudzeni. To wzbudzi nas zmartwych. To dopiero będzie Simon. Zanim powiem o kolejności zmartwychwstania, bo to jest ważna rzecz. Chcę powiedzieć o czymś, co nazywało się Szeolem. Szeol, czyli kraina śmierci, to miejsce przebywania zmarłych przed zmartwychwstaniem Jezusa. To było takie miejsce, gdzie zanim Jezus powstał z martwych, wszyscy ludzie po śmierci się znajdowali. Szeol był podzielony na dwie części. W jednej znajdowali się sprawiedliwi, w drugiej niesprawiedliwi. I to było takie generalnie coś na obraz pewnego rodzaju poczekalni duchowej. I teraz, kiedy Jezus umiera, przez trzy dni znajduje się, jak to się mówi, w piekle. Czyli w tej krainie śmierci, czyli w tym Szeolu. On przez trzy dni tam się znajdował. No, dla wielu ludzi to jest w ogóle science fiction, ale rzeczywiście tak było. Jego ciało dalej tutaj leżało na ziemi, ale jego dusza i duch znajdowały się w krainie śmierci. Co on tam robił w krainie śmierci? Rewolucję robił. To tam robił. On tam robił rewolucję. To było miejsce, które było pod pewnego rodzaju panowaniem diabła. Przynajmniej ta część dla tych tak zwanych złych. Ale Jezus tam wjechał jak Microsoft na rynek. On wszedł tam do miejsca, do którego jeszcze żadna osoba nie mogła wejść i się śmiało w niej poruszać. Ponieważ Jezus był sprawiedliwy, ponieważ nigdy nie zgrzeszył, ponieważ nie ciążyła na nim kara Boża, nie ciążył na nim gniew Boży, to on po tym Szeolu, po tej krainie śmierci mógł się absolutnie swobodnie poruszać. I teraz co on tam robił? On tam mówił wszystkim, którzy do tej pory umarli, o sobie jako o Mesjaszu. Pierwsza Ewangelia globalna była głoszona w piekle. I oczywiście pewne osoby zdecydowały się na to, aby pójść za Jezusem. A pewne nie chciały go. Ktoś powie, jak można być w piekle i nie chcieć Zbawiciela? No okazuje się, że wszystko jest możliwe dla człowieka. Człowiek to jest fenomenalna postać. A więc nie każdy tam, w krainie śmierci, zdecydował się na przyjęcie Jezusa jako Mesjasza.
Ja nie chcę teraz rozwijać genezy Krainy Śmierci, ale to jest coś naprawdę innego niż nam pokazywali w ogóle w bajkach i opowiadali historię. Tam nie jest ogień, tam nie jest smoła, tam nie jest diabeł z jakimś kopytem, co kręci w jakimś garze człowieku trójzębem. Rozumiesz, o co chodzi? I ma ogon ze strzałką w ogóle. To są bzdury. To jest inny wymiar. Inny wymiar, jak najprościej powiedziawszy. W tym wymiarze ludzie żyją, wielokrotnie nie wiedząc, że nie żyją. Louis, nasz brat w Chrystusie zresztą, który napisał Opowieści z Narni, on napisał wspaniałą książkę pod tytułem Rozwód Ostateczny. Ja zachęcam, żeby każdy sobie to znalazł w internecie i sobie przeczytał. I to jest w ogóle objawienie o krainie śmierci. Bardzo głębokie. Zresztą Louis był prorokiem, wizjonerem, na co zresztą wskazują w ogóle takie w ogóle historie, jak Opowieści z Narni i wszystko, co on tam zrobił. Prawda? Więc to jest typowy wizjoner. I on tam w ogóle opisywał niesamowite historie. Na przykład opisywał Napoleona, który dalej tam sobie jest w tej krainie śmierci, w tym piekle, chodzi i knuje, jak podbić świat. Rozumiecie? Rozumiesz? On chodzi i knuje. Bo on nie wie, że on nie żyje. Bo po śmierci ludzie, którzy nie spotkali się z Bogiem, oni znajdą się tam, natomiast oni nie będą w wielu przypadkach wiedzieć, że oni nie żyją. Dalej będą próbowali żyć, co będzie niemożliwe. I to jest dopiero drama. Kiedyś ktoś mnie zapytał, no to jak tam będzie w tym piekle? Ja mówię, wiesz co, jak tu masz kaca, to tam będziesz miał kaca razy 1000 i cały czas. Pasuje ci? Jak tu cię bolał ząb, to tam cię będzie bolał ząb 1000 razy bardziej i przez cały czas. Ale ja nie będę miał zęba, nic nie szkodzi. Pogadaj z gościem, co mam budowali nogę. I potem przez parę miesięcy boli go palec. Ból nie jest w palcu, którego nie ma, tylko w mózgu, który jest. To dusza boli. Dusza boli. I w piekle nie trzeba mieć ciała, żeby odczuwać ból fizyczny. Jak ktoś miał depresję, będzie depresja razy 1000 i do końca. I zero ratunku. Mówię, pasuje ci. Jak chcesz się zawinąć z tego w ogóle kotła, to przyjdź do Jezusa. Bo tam dopiero się zacznie kocioł. Dopiero się kocioł zacznie. Rozumiesz? Ale on tam przyszedł, Jezus, i on każdemu, kto tam był, zaproponował przyjęcie Jego jako Mesjasza. Jedni przyjęli, inni nie przyjęli. Generalnie ci, którzy Go przyjęli, i to jest też bardzo mistyczne i ciekawe, zostali wręcz z całym tym elementem Szeolu przeniesieni do miejsca, które my dzisiaj popularnie nazywamy. Rozumiecie? Jest taki motyw, kiedy Jezus jeszcze wisi na krzyżu, z jednej strony jest jeden bandzior, z drugiej drugi, i ten jeden bandzior mówi: wspomnij o mnie, kiedy pójdziesz do Ojca. I on mówi do niego: jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. I to słowo raj to była ta część krainy śmierci, w której byli ci tak zwani porządni, czyli sprawiedliwi Starego Przymierza. Fakty były takie, że Jezus głosił w piekle Ewangelię wszystkim i ci, którzy ją tam przyjęli, zabrał ze sobą do miejsca zwanego rajem, czyli do tej części dobrej, i tą całą dobrą część zabrał do nieba. Taka to nastąpiła reakcja duchowa podczas śmierci Jezusa Chrystusa. To jest bardzo duże, o wiele większe niż się ludziom wydaje. To tak, żebyśmy rozumieli, jak to się tam wydarzyło. I teraz tak. Kolejno zmartwychwstanie. Ewangelia Mateusza 27:53. Ewangelia Mateusza 27:53. I wyszli z grobów po jego zmartwychwstaniu i weszli do świętego miasta i okazali się wielu. Co się dzieje? Jezus staje z martwych. Tak? Co się następnie dzieje? Pewna część ludzi, którzy byli pochowani w tamtym czasie, wstaje z martwych. Ja sobie byłem w stanie tylko wyobrazić. Tutaj jest w ogóle kocioł z tą całą śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa. Piłat szaleje, Sanhedryn szaleje, ciało Jezusa zniknęło. Rozumiecie? Jedno wielkie kongo, ale to za mało. Na lokalnym cmentarzu jerozolimskim otwierają się groby i wychodzą trupy.
i to w normalnych ciałach. Szok. Jak pojechałem pierwszy raz do Izraela, to jedną z pierwszych rzeczy, które mówię, muszę zobaczyć, Panie Boże, skąd te trupy wyszły. Idę na ten cmentarz, mówię. Ja tam poszedłem do tej doliny tego cedronu, ustałem i mówię, ale jazda. Oni stąd wyszli, przeszli tutaj, weszli przez tą bramę i weszli do miasta. Czujesz klimat? Jakiś tam wujek, to w ogóle się wysztywnił tam 50 lat temu, jakaś tam ciocia, rozumiesz, o co chodzi? I oni wchodzą. Ja mówię, szok. To był szok. To był, ja uważam, że to był większy szok dla społeczności tamtejszej, niż w ogóle sam fakt w ogóle tego, co się stało z Jezusem, bo Jezusa nie znało tak wielu ludzi. Ale to pierwsze zmartwychwstanie wywołało ogromne poruszenie. Nie wiem, czy wy zauważacie, jest taki opis w Piśmie Świętym, że Jezus pokazał się naraz 500 braciom. W ogóle jak czytamy Pismo Święte, to my w ogóle nigdy nie dochodzimy do miejsca, że jest aż tu na wierzących ludzi. Zauważacie to? My widzimy tą dwunastkę, my widzimy 70 paru ludzi. No dobrze, no niech tych ludzi tam było troszkę nawet więcej. Ile tych ludzi tam mogło tego Jezusa przyjąć wtedy? Jako Pana i Zbawiciela. Ile tak mogło mieć objawienie? No niech było ich setka, powiedzmy. No w tym wieczerniku później siedziało ich 120 osób, tak? Skąd te 500 ludzi naraz wierzących? Kiedy przeczytałem ten werset, to mnie olśniło. Tam się ludzie zaczęli masowo nawracać, kiedy zobaczyli trupy wychodzące z grobów. Pierwsze zmartwychwstanie wywołało szok. Szok. To nie były zombie, co im odpadały szczęki. Rozumiecie? To normalni ludzie byli. W nowych ciałach. Ja też się w ogóle potem modliłem do Boga, mówię, Boże, co z nimi się stało? No bo oni powstali już w ciałach uwielbionych, czyli w tych nowych ciałach. Co się z nimi stało? No bo przecież inaczej to oni by normalnie żyli wiecznie na ziemi. I Duch Święty mówi, poszli do nieba razem z Jezusem. To był pierwszy transporcik poleciał. Rozumiecie? Zaczęło się, ludzie. Już nie tylko mamy Jezusa Zmartwychwstałego. Już mamy przynajmniej kilkadziesiąt osób, które wyszły z cmentarza jerozolimskiego. One wstały z martwych. Rozumiecie? W pewnym momencie Paweł taki elaborat pisze, chyba do Tesaloniczan, ponieważ Tesaloniczanie są tak poruszeni tą sytuacją z Jerozolimy, że mówią, że zmartwychwstanie dokonało się. Więc Paweł ich uczy, że nie, to dopiero jest początek. Jeszcze się nie dokonało, to dopiero początek. Pierwszy Tesalonicza 4:13-16. Pierwszy Tesalonicza 4:13-16. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili, jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż tu, do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan nadany znak na głos Archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. A więc, kto powstanie z martwych jako pierwszy? W następnej kolejności, ci, którzy umarli jako nowo narodzenie z Bożego Ducha ludzie. Następny etap zmartwychwstania to ci, którzy już odeszli do Pana i odejdą do Niego do czasów Jego powrotu. Ja nie wiem, czy Jezus wróci jutro, czy za tydzień.
nie wiem, czy będę porwany, czy nie będę, czy umrę, czy nie umrę. Mało mnie to interesuje. Jeśli Jezus wróci po mojej śmierci fizycznej, to będę na tym samym początku tego pelotonu, który ma wstać z martwych. Rozumiecie? Czyli w zasadzie nawet mi się to opłaca. Opłaca się umrzeć. Nie czekać na porwanie. Bo potem w zmartwychwstaniu będziesz na początku pelotonu. I 4,17. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu razem z Nim, porwani będziemy w obłokach, w powietrze na spotkanie Jezusa i tak zawsze będziemy z Panem. A więc następnie po tych, którzy zasnęli w Bogu, czyli umarli przed przyjściem Jezusa, z martwych powstają ci, którzy są porwani z ziemi jako ludzie nie dotykający śmierci przy przyjściu Jezusa na ziemię. Porwanie Kościoła jest czymś, co jest dla wielu ludzi szokiem. Jak to? Co to? Jak to się stanie? Mówię, no jak będziesz szedł po prostu i pójdziesz w górę. Zostanie komórka, telefon, jeden, drugi, trzeci. Zostaną skarpetki, buty, gacie. A ty polecisz. Biżuteria zostanie. Ktoś powie, ty to jest bajka. Nie, no nie bajka. To właśnie nie bajka. To właśnie jest chrześcijaństwo. To jest właśnie chrześcijaństwo. Jak oglądaliście takie filmy, to wiecie, jak to wygląda mniej więcej. I to jest naprawdę, warto sobie nawet zobrazować, bo to jest w ogóle bardzo ciekawe. Dopiero tam się okazuje, w tym momencie realnie, którzy ludzie są nawróceni, którzy nie, bo wielokrotnie jest taki stary film o porwaniu Kościoła i tam jest fajny taki klimat. Potem ten nowy z taki nakręcili po tym pilocie takim z tamtym. Z Nicolasem Cage'em. Ten taki nowy, ale poprzedni jego poprzedni to był taki film właśnie taki z lat chyba tam 80. o porwaniu Kościoła. Jest fajna akcja, że już po tym porwaniu Kościoła goście tam wpada takie dwie osoby do takiego kościoła chrześcijańskiego i pastor siedzi i płacze. A nie ma, ale co się stało? Mówi, no wszyscy poszli do Pana. A ty? Mówi, no kurczę. Oni wszyscy uwierzyli w to, co im mówiłem. Tylko nie ja. Okazało się, że pastor niewierzący był. I że to jest możliwe, mówiłem. No jest możliwe. Dobre szkoły skończył, dobrze głosił. Cały kościół porwany on został. Teraz mamy temat, który króciutko w tym miejscu chcę poruszyć, czyli ten szalony temat wielkiego ucisku. Nie powiem o nim teraz za dużo, będę mówił o nim na innej sesji. Generalnie po porwaniu Kościoła następuje wielki ucisk. Wielkiego ucisku wbrew kolejnym chorym, proroczym klimatom nie będzie w czasie pobytu wierzących ludzi na ziemi. Ludzie nie rozumieją tego zjawiska, no ale... No to dlatego nie rozumieją, bo w ogóle wiecie, ludzie lubią się bać. Mają taką, kurczę, jakąś cholerną potrzebę bania się. Wiecie, chcą w ogóle, żeby była taka jednak jakaś pętla na tym wszystkim założona. No ale tam nie ma żadnej pętli. Tam nie ma żadnej pętli. Najpierw transport, potem ucisk. Często ludzie mówią, czemu tak nie nauczasz dużo o ucisku? Ja mówię, nie nauczam, bo nas tam nie będzie. Ja nie będę ludzi uczył o tym, żeby zbierali konserwy na wielki ucisk, rozumiesz? I że będzie źle i będzie trudno, bo nie będzie nam trudno. To nie będzie, rozumiecie o co chodzi? Nie będzie trudno. Wczoraj z jednym człowiekiem, tak rozmawiałem, tak miałem z nim indywidualne spotkanie, on się bardzo tak nastawił na pokonywanie trudności. Ja mówię, ale nie nastawia się na pokonywanie trudności. Czemu w ogóle nie pomodlisz się w ten sposób, aby nie mieć trudności?
Ja się modlę od lat w ten sposób. Nie chcę mieć trudności. Nie chcę spotykać ludzi przewrotnych i złych. Nie chcę kłopotów w moim życiu. Nie chcę diabła na mojej drodze. Nie interesują mnie te sprawy. Ja nie chcę walczyć. Ja chcę unikać. Bo to jest dewiza Boża. My nie mamy walczyć z przeciwnościami, tylko unikać przeciwności. Oczywiście jesteśmy zdolni do tego, aby przetrwać każdą przeciwność, to nie o to chodzi. Ale nie po to Jezus umarł na krzyżu i nie po to stał z martwych, żebym ja potem miał wegetować w wielkim ucisku i se radzić. Poza tym, o ironio, jak jest porwanie Kościoła, to Duch Święty zostaje zabrany. Duch Święty się zabiera. Wiecie, kto zabierze Kościół z ziemi? Duch Święty. I Duch Święty się też wyprowadzi z ziemi wtedy. Tak jak zstąpił w dniu Pięćdziesiątnicy, tak podczas porywania Kościoła się stąd zawija. I koniec. I nawrócenia, o których będę troszkę Wam później mówił więcej, które potem następują na ziemi, to nie są już nawrócenia w kategoriach myślenia nowych narodzeń. To nie tak działa. Bo Ducha Świętego nie będzie na ziemi. Ludzie nie będą przekonywani o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Ale jakie to będą w takim razie nawrócenia? Na jakim poziomie? Na poziomie Starego Przymierza. A jak się nawracali do Boga ludzie przed przyjściem Jezusa? Jak oni to robili? Czy nie było Ducha Świętego, który ich przekonywał o grzechu, sprawiedliwości i sądzie? Zgadza się? Oni nie byli na nowo narodzeni, ale widzimy ogromną różnicę między życiem Abrahama, sprawiedliwego Bożego, tak? A jakiegoś tam, jakiegoś innego łobuza, jakiegoś człowieku tam, filistyńskiego czy innego, tak? Wielka różnica była. Potem o tym troszkę więcej powiem. Zmartwychwstali, którzy umarli jako narodzenie z Bożego Ducha, i ci, którzy byli porwani, będą w nowych ciałach poza czasem oczekiwać z Chrystusem, aż ustanie wielki ucisk. Nowe ciała poza czasem. To się ładnie tutaj nazywa okręgi niebieskie. Jakkolwiek chcemy, to sobie nazywajmy. Generalnie nowe ciała poza czasem oczekują, aż całe Kongo na ziemi się skończy. Objawienie Jana, 11 rozdział, 9, 11 i 22. I patrzeć będą ludzie ze wszystkich ludów i plemion, i języków, i narodów, na ich trupy będą przez 3,5 dnia leżały i nie pozwolą złożyć tych trupów w grobie. Do tego 11. Lecz po upływie 3,5 dnia wstąpił w nich duch żywota od Boga i stanęły na nogi swoje i strach wielki padł na tych, którzy na nich patrzyli. I 20. I to może wystarczy. Co tu się dzieje? Widać, że jest opis śmierci dwóch, jak czytacie oczywiście Biblię, ja biorę pod uwagę, że czytacie Biblię. Tak. Jest opis śmierci dwóch mędrców, dwóch ludzi, którzy są prorokami Bożymi. Oni zostają zabici i przez 3 dni leżą na ulicach Jerozolimy. Lecz co się dzieje? Dzieje się to wszystko w czasie wielkiego ucisku. Wstępuje na nich duch życia od Boga, i oni wstają z martwych. Ci, którzy podczas wielkiego ucisku nawrócą się do Boga i żyją w wierze w Niego, powstaną jak z martwych w kolejnej jakby fali. To będzie kolejna fala powstania z martwych ludzi. To będą znowu tamci. Za pomocą ofiary Jezusa
wszyscy ci ludzie już mają szansę trafiać bezpośrednio do nieba. Jednak ich nawrócenie jest związane z tym, że oni podczas wielkiego ucisku wybierają Boga. Rozumiecie? Oni go wybierają aktem decyzji. Troszeczkę na innych zasadach niż nowe narodzenie, które jest teraz. Bo dzisiaj jest coś takiego, że człowiek wybiera tego Boga, ten Duch Święty przychodzi do niego i ten Duch Święty wykonuje pewnego rodzaju pracę, która jest w ogóle w środku. Natomiast rzeczywiście w tamtych ludziach taka praca wykonywana nie będzie. Natomiast też już nie będzie takowej potrzeby wykonywania takiej pracy. Trudno by było też ubiegać się o to, aby taka praca miała być wykonywana, skoro Duch Święty jest zabrany. Skoro nie ma Ducha Świętego na ziemi, kto pracę ma z tymi ludźmi wykonać? Czy będzie im w związku z tym łatwiej niż nam? Z jednej strony tak, z drugiej strony nie. Wystarczy im to, że oni uznają, że Jezus Chrystus, o którym tak wiele się mówi, bo ta historia będzie płynąć przez cały czas, jest Mesjaszem. To jest wystarczające. To im wystarczy, aby kiedy stracą życie, trafić natychmiast w obecność Bożą i ustawić się w kolejce do zmartwychwstania. Czego przykładem jest w stanie zmartwych dwóch mędrców tam na ulicach Jerozolimy. To jest ciekawe, Bóg zawsze kolejny etap zmartwychwstania czymś poprzedza, zauważyliście. Pierwszy etap jest, kiedy Jezus wstaje z martwych, jest poprzedzony zmartwychwstaniem w Jerozolimie. Potem następuje jakby obrót rzeczywistości i Duch Święty jest zabrany, jednak znowu przed kolejnym etapem zmartwychwstania jakieś osoby tutaj na ziemi powstają z martwych, z tej grupy, z tej ekipy. Tak. Bo są takie hipotezy, że ten dwóch mężczyzn to będzie na przykład Henoch albo Eliasz. Czy to jest w ogóle zasadne, czy raczej? Raczej to nie jest zasadne. Nie jest to zasadne z tej perspektywy, że to jest jakby taka bardzo mistyczna hipoteza. Pytanie, dlaczego miałoby tak być? Musiałoby nastąpić zejście tych ludzi. Istnieje taka możliwość, a gdyby rzeczywiście Henoch i Eliasz wzięli udział w pierwszym zmartwychwstaniu w Jerozolimie 2000 lat temu. O tym mówi wielu naukowców. Ukrywaliby się przez następne tysiąclecia i potem zadziałali jako dwóch mędrców. No bardzo science fiction hipoteza. Nie mamy w Biblii precedensu dodatkowego zejścia, prawda, ludzi z nieba w tym celu, aby tutaj zaistnieli na ziemi. Po prostu nie mamy precedensu. Możemy myśleć sobie tak, ale nie mamy takiego precedensu. Ja tą hipotezę znam jak najbardziej i natomiast mówię, została ona w pewnym sensie powalona na zasadach takich, że musieli oni by brać udział w pierwszym zmartwychwstaniu, co jest możliwe, dlaczego miałoby tak nie być. Byli pochowani w tym miejscu. Tam właśnie byli pochowani, w Dolinie Kedronu. Mogli wstać, ale mamy tutaj jakby teorię w tym momencie, że ludzie ci rzeczywiście muszą, no bo my wiemy, te ciała się nie starzeją, jakby nie niszczeją, oni musieliby przetrwać ten okres czasu, czyli te tysiąclecia. No bo w innym przypadku nie mamy precedensu zejścia, bo gdzieś musi być zejście, a takiego precedensu nie ma. Te całe zmartwychwstanie, ono się jakby szykuje tutaj. Prawda? Ta kolejka się ustawia, prawda? I nie mamy tego precedensu, że tutaj jakby dodatkowo ktoś sobie na tą ziemię zejdzie w jakimś elemencie, nie? Poza tym te teorie, one są tworzone przez ludzi, którzy potrzebują pewnego rodzaju form bohaterstwa. Czyli muszą mieć jakiegoś idola. Na przykład idolem takim jest powiedzmy Maria. Maria jest, nie wiem, tak jak wiecie, przez Kościół katolicki jakby legendy, które powstały z Marią, są kosmiczne po prostu. Maria, która tutaj jakby całkiem bokiem sobie idzie w tym całym interesie, że ona jednak tutaj powstaje z martwych, że ona w ciele do nieba sobie idzie. Wiecie, takie te historie, no niesamowite mamy o tej Marii. I jakby religia potrzebuje takich idoli. I
tutaj w ogóle też powstają, powstało to, że to tak będzie z tym Eliaszem i z Henochem, no bo też, no bo jeden został porwany, drugi zniknął. Że ten się zdematerializował, ten Henoch w pewnym momencie, Eliasz zostaje porwany, no i na tej podstawie twierdzą, że to oni tam będą. Ja nie wiem, kim będą ci ludzie. Ja nie wiem, kim będą. To jest... I teraz... co mamy dalej? W objawieniu Jana, w 20 rozdziale, od 11 do 15. Objawienie Jana, 20 rozdział, od 11 do 15. I widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedział, przed którego oblicze wierzchła ziemia i niebo, i miejsca na nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych stojących przed tronem i księgi zostały otwarte. Również inna księga żywota została otwarta. I osłudzani zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. I wydało Boże umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nim się znajdowali i byli osądzeni każdy według uczynków swoich. I śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego. Owo jezioro ogniste to druga śmierć. Jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. I teraz widzimy tutaj jakby zmartwychwstanie niewierzących. Sam koniec, jakby koniec kolejki tego zmartwychwstania. Zmartwychwstanie niewierzących, którzy idą na sąd. Od razu idą na sąd. Widzimy, będę o sądach troszkę później mówił, na sądach otwarte są księgi. Oni są na podstawie informacji z tych ksiąg osądzeni. W pierwszej księdze, w księdze życia się sprawdza, czy są ich imiona. Nie ma ich imion, zamykamy tą księgę, prawda? No bo rzeczywiście ich imion tam być nie może, bo są nienarodzeni z Bożego Ducha. Otwarta druga księga, na podstawie uczynków wyznaczane są im kary, trafiają do Gehenny i tak dalej, i tak dalej. Ale widzimy, że te zmartwychwstanie również dotyczy niewierzących. Wielu ludzi mówi tak: o, tam nie będę wierzył w Boga, umrę to umrę, ciało pójdzie do ziemi, finito. Ja mówię, niekoniecznie, przyjacielu. Powiem ci, jak będzie rzeczywiście. Nie przyjdziesz do Boga, umrzesz, twoje fizyczne ciało pójdzie do ziemi faktycznie, ale twoja psychika i duch pójdą do krainy śmierci, popularnie zwanej piekłem. I już tam będziesz miał jazdę. To jest tak na dzień dobry. Następnie zostaniesz wzbudzony z martwych i dostaniesz nowe ciało i w nowym ciele staniesz przed wielkim białym tronem i będziesz tam osądzony na podstawie swoich uczynków, a następnie zgodnie z werdyktem w twoim nowym ciele pójdziesz do Gehenny, gdzie będziesz cierpiał i Bóg wie ile. Ja, to jest takie moje subiektywne, do tego nie, to nie musicie wierzyć, ale to jest moje subiektywne. Ja osobiście uważam, że przyjdzie dzień, kiedy Bóg tą Gehennę zniszczy. Dlaczego tak uważam? Dlatego, że Boga, którego ja znam, miłosierdzie Boże jest tak wielkie, że wieczne cierpienie, troszeczkę mi się, jakby ukaranie kogoś wiecznym cierpieniem, troszeczkę mi się mija w ogóle z filozofią miłosierdzia. Rozumiecie, o czym ja mówię? Ci ludzie trafią tam, oni tam będą cierpieć, oni wycierpią co trzeba, a potem zostaną zutylizowani. Bo ja nie sądzę, żeby wiecznie cierpieli. Poza tym, wyobraźcie sobie, my, jako narodzeni z Bożego Ducha ludzie, będziemy władać w imieniu Jezusa kosmosami i na cholerę nam w ogóle takie coś, jak galaktyczne więzienie pod tytułem Gehenna. Kto by chciał takie coś utrzymywać w kosmosie? Rozumiecie? Po co? Wystarczy obejrzeć władców tych strażników galaktyki, żeby zobaczyć, do czego doprowadza, proszę ciebie, to, że są, są więzienia galaktyczne. Co tam się dzieje? Po co to? Rozumiesz?
Więc z czystych przyczyn w ogóle miłosierdzia Bożego i logiki Bożej Gehenna zostanie w konsekwencji prawdopodobnie zniszczona z tym samym, z tym wszystkim, co tam się będzie znajdowało, czyli z tymi grzesznikami, z diabłem, z demonami, z tym całym w ogóle syfem itd., itd. Ale rzeczywiście niewierzący ludzie również powstaną z martwych i również dostaną ciała i zostaną osądzeni w ciałach. I to jest nieprzyjemne. To jest nieprzyjemna sprawa. I wielu ludzi już się nie doczytuje tego w Piśmie Świętym. Wiecie? Że to już jakby dla nich nie jest takie oczywiste, bo myślą, że no to tak, to tam po prostu jakoś tam coś tam Bóg na to wszystko machnie ręką, gdzieś tam to odepchnie z boku. Nie, to nie machnie ręką. Bóg to jest postać bardzo poukładana i on jest, ma w sobie potężną ambiwalencję. To jest zarówno czysta miłość, jak czysty sąd. W stosunku do tych ludzi, którzy nie chcieli Jezusa jako Pana i Zbawiciela, no to jest ich wybór. Nie chcieliście ratunku, no to co ja mam poradzę? Czy nie chcieliście ratunku? Rozumiecie? Jeden mój znajomy został skazany, znaczy został zatrzymany, przedstawiono mu zarzuty, groziło mu 15 lat. Zaproponowano mu współpracę. Nie chciał iść na współpracę. Rozumiecie? Powiedziano mu, wyjdziesz za 2 lata. On powiedział, nie chcę. I odsiedział 15. Dlaczego on odsiedział 15? Bo nie chciał iść na współpracę. Po prostu. Z tego powodu odsiedział 15. Bo władze mu zaproponowały. Powiedziały, dawaj, wydaj tych swoich kolegów, tak? Którzy w ogóle i tak dla ciebie nic nie znaczą. Rozumiesz? I wyjdź za 2 lata do żony i do dziecka. No, wyszedł za 15. Do kogo może mieć pretensje? Do siebie może mieć pretensje. Do kogo może mieć pretensje człowiek, który nie przyjął Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela i stanął przed wielkim białym tronem w ciele? Na sąd? Do siebie! Do księgi życia się może dostać każdy, kto chce. Nie chciałeś Jezusa, to masz, co masz. Ale Bóg jest dobry. No jest dobry. Tylko gdzieś cię trzeba umieścić. Gdzie cię umieszczę? Nie chciałeś Jezusa przyjąć. Co cię wpuszczę w te środowisko wierzących ludzi, którzy właśnie tutaj sobie układają biegi życia i ciebie tam wpuszczę po to, żebyś infekował? Po co? Rozumiecie? Tak to nie działa niestety. A więc widzicie, że zmartwychwstanie ono jest etapowe, natomiast dotyczyć będzie absolutnie wszystkich. Na koniec specyfika uwielbionego ciała, bo wiemy, że wstaniemy, będziemy żyli w ciałach uwielbionych. Teraz ciało jest zniszczalne, a dostaniemy niezniszczalne. Ciała niezniszczalne dostaniemy. Teraz ciało jest śmiertelne, a dostaniemy ciała nieśmiertelne. One nie będą umierały. Teraz ciało jest poniżone, czyli ma ograniczenia czasowo-przestrzenne. Ono się musi poruszać tylko tak, jak mu dyktuje czas i przestrzeń. A później dostaniemy ciała chwalebne, tak zwane, czyli niepodlegające żadnym ograniczeniom. Widzimy to na przykład w postaci ciała Jezusa, kiedy on po zmartwychwstaniu swoim przechodzi przez drzwi. Rozumiecie takie? Albo się na przykład jest w jednym miejscu, tak? I w ogóle za chwileczkę jest w innym. To ciało jest inne. Ono się potrafi poruszać o wiele szybciej na przykład. Teraz nasze ciało słucha duszy, a nowe ciało będzie słuchać bezpośrednio ducha. To jest coś takiego, że wiecie, dzisiaj my mamy to zrozumienie trójjedyności człowieka. Duch, dusza, ciało. Tacy jesteśmy. Ale w nowym jakby wydaniu my będziemy mieli ducha połączonego z duszą. I to będzie jeden organ, duch i dusza to będzie jeden organ, bo tam nie będzie już potrzeby żadnego jakby układania się, wiecie, jakby Duch Święty obejmie wszystkie aspekty nasze, myśli, emocje, decyzje i tak dalej i będzie to okalało ciało, czyli to będzie bezpośredni kontakt z duchem tego ciała.
Tak jak zjednoczone z duszą jest teraz, tak będzie zjednoczone z duchem. Jak będzie wyglądała specyfika nowego ciała ludzi niewierzących, czyli tych, którzy staną przed wielkim tronem? Nowe ciała ludzi niewierzących będą niezniszczalne, aby mogły wiecznie cierpieć. I to jest w ogóle bardzo przykra wiadomość, ale ta wiadomość jest zapisana w Ewangelii Marka, to o czym powiedziałem wcześniej, 9:45-46. Ewangelia Marka 9:45-46. A jeśli cię gorszy noga twoja odetnią, lepiej jest dla ciebie wejść kulawym do żywota, niż mieć dwie nogi, a być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera, a ogień ich nie gaśnie. Rozumiecie? Robak ich nie umiera, ciało ich nie umiera, a ogień ich nie gaśnie. Czyli dusza ich odczuwa tak, jakby była na ziemi. Czyli to są niezniszczalne ciała. One nie będą niezniszczalne, ale jednocześnie absolutnie cierpiące. Wiecie, no to jest dramat. Chcieć umrzeć, a nie móc umrzeć. Dzisiaj ludzie popełniają samobójstwa, ale w Gehennie już nie będzie można popełnić samobójstwa. Nie będzie można się zabić. Nie będzie można uciec w żaden sposób. Dlaczego chciałem, żebyście o tym wiedzieli? Ponieważ my musimy być świadomi tego, w czym my żyjemy. Świadomi. I kiedy jesteśmy świadomi, my wiemy, w jaki sposób mamy funkcjonować. Wiemy, co do nas należy, wiemy, co się nam należy. Wiemy, co nam się zdarzy w życiu, a wiemy też, co nam się nie zdarzy, jeżeli będziemy trzymać się prawideł Bożych.